Czas o tych pieniądzach. Wiem, że to niektórzy tu z obecnych radnych nie tak dawno mówili, że nie jest problemem zwołanie sesji nadzwyczajnej. 2-3 dni jest sesja, jest uchwała, pieniądze będą. Powiem, od czego się zaczęło poszukiwanie tych pieniędzy. Kiedy na zebraniu sprawozdawczym straży dowiedzieliśmy się o tym, że nikt w powiecie nie kupuje samochodu, a pieniądze, które byłyby przewidziane dla naszego powiatu, by przepadły po prostu. Do obecnych się wtedy na zebraniu pana przewodniczącego, pana burmistrza, zwróciliśmy się z zapytaniem, czy będzie można liczyć na dofinansowanie gminy. Tak, można. Zaczęliśmy wtedy szukać. Zaraz na tym zebraniu na szybko obliczyłem, że będzie to kwota około 300 tysięcy. I w dniu 18 stycznia złożyłem pismo o uchwalenie uchwały i zabezpieczenie środków w takiej kwocie 300 tysięcy. Pismo to nawet nie zostało państwu radnym odczytane, z tego co wiem. Nie zostało ujęte, bo weszła uchwała intencyjna, która była tylko uchwałą czasową i wtedy trzeba było podjąć starania. O jakim pan piśmie nie było odczytane? Z 18 stycznia na najbliższej sesji nie było odczytane. Prawie za tego samochodu? Tak. Było odczytane. Nie było. Czy takie misji było? Było odczytane. Tak. Ja odczytałem oczywiście. Do przewodniczącego i radnej. Później na sesji już nie było. No. Było odczytane. No. Ja sobie tak przypominam, bo tylko na komisji było odczytane na pewno. Następne pismo złożyłem 11 kwietnia, już o kwotę 327 tysięcy. Mamy miesiąc. Prosiłem wtedy, że zależy na czasie, bo możemy dostać dofinansowanie z Narodowego Funduszu. Jeśli kwota 83 tysiące dla naszej gminy jest niczym, no to jest trochę takie chore. Jakie 83 tysiące? No bo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska możemy dostać dofinansowanie 40%, to mówiłem na ostatniej sesji. To daje kwotę 332 tysiące. A przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ta kwota wynosi 50%, co daje 415 tysięcy. Po prostu 170 tysięcy otrzymaliśmy dotacji z KSRG. Jeśli odrzucimy tą dotację, przez najbliższe kilka lat możemy zapomnieć o dotacji z KSRG. I chyba bylibyśmy ewenementem w skali kraju, jedyną gminą, która rezygnuje z dofinansowania. Jeśli ktoś umie liczyć, to 415, 170, mamy już 600 tysięcy. Do tego dochodzi starostwo, generalna dyrekcja. Mamy około 650. Dokładamy około 180 tysięcy wkładu własnego, gdzie kupujemy samochód za 830 tysięcy. Niech mi któryś z państwa radnych powie, czy nie chciałby takiego prezentu. 20% wartości samochód ci przyprowadzają na podwórko, a ty resztę kurka dostaję w zapisie. Przepraszam bardzo, czyli te 650 tysięcy już jest na piśmie potwierdzone, tak? Nie, no jeśli państwo podejmiecie uchwałę w najbliższych dniach, bo to nie jest jak pan przewodniczący mówi, bo mamy czas, mamy czas, mamy czas. Czas już nie mamy. Czas mieliśmy na początku maja. No bo ja nie byłem, Wojtek, nie byłem na sesji ostatnio. Ale tak było, że mamy dużo czasu, bo jest dużo czasu, tak jak i dzisiaj pan powiedział, że jest do 31 maja też jest czas. Na początku maja, jeśli byśmy mieli tą uchwałę, która by zabezpieczała nam tą kwotę, mamy pewność, że wchodzimy w Narodowy Fundusz. Teraz tylko musimy próbować jeszcze przez znajomości. Proszę państwa, 80 tysięcy. Czy to dla was nic nie znaczy? Dobrze, ale mnie się wydaje, że to pani Ela powinna się... Przecież pan tutaj mówi, że od nas wymaga pan zabezpieczenia. W tej chwili 180 tysięcy. Pismo pan pisze 327. W tej chwili 327 tysięcy, bo nie mogę później wystąpić o więcej, muszę mieć tą kwotę. Mogę z nią później zjechać w dół. Ale tą, którą na dzień dzisiejszy nam stricte brakuje. Przy przyjęciu, że jesteśmy finansowani z Wojewódzkiego Funduszu. Ostatnio ustalaliśmy w ten sposób, że jeżeli pan będzie miał zabezpieczone źródła finansowania pozostałe, my państwu dokładamy resztę, tą, o której była cały czas mowa. Tak, ale wszyscy czekają. Ale oni nie dostaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotacji w momencie, kiedy my nie mamy uchwały kwotowej. Ale musimy dyrektor, mamy 10 tysięcy obiecane od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Na podstawie tego, jeśli przedstawimy pokrycie
finansowe na resztę. Wszyscy dokładnie tłumaczyli, że do wojewódzkiego funduszu musi iść wniosek kompletny ze wszystkimi źródłami finansowania. Tak, Narodowy Fundusz Krajowy. Nie, Narodowy Fundusz, jeśli dostajemy wojewódzki, nie dostajemy narodowego. Jest tylko jedno źródło. No to z którego dostaniemy? Jeśli uda nam się jeszcze się załapać na narodowy, to wtedy mamy 50%. Przecież to tłumaczę przed chwilą. Do kogo będziemy składać wniosek? Do narodowego? O tym decyduje Komenda Wojewódzka w Łodzi na tą chwilę. Komenda Wojewódzka w Łodzi decyduje o tym, gdzie Państwo złożycie wniosek? Tak. Komenda Województwa Państwowych Straży Pożarnych, bo tak teraz się zrobiło, że wszystkimi pieniędzmi... Siedbusz, to co tutaj komenda ma do Państwa? A. Tak na dziś sądzą. Tak dzisiaj są rządy, że wszystkimi pieniędzmi, jakie są przewidziane dla Straży Pożarnych, rządzi Państwowa Straż Pożarna. Trudno mi w to uwierzyć, bo nawet jak rozmawiałam z Wojewódzką Funduszem, to Państwo składają. Ale to jest realia. Panie prezesie, proszę mieć zabezpieczenie ze wszystkich źródeł, my dokładamy swoją część i nie ma. Ja mam zabezpieczenie na tą chwilę 170 tysięcy, potwierdzone przez Komendę Wojewódzką. Pan nie ma pozostałych źródeł. Ale jak mogę wystąpić o pozostałe? Jak żeby wystąpić o pozostałe, muszę dostać od Was kurka pieniądze. Ludzie, ustawa o ochronie przeciwpożarowej z roku 91, dokładnie 24 sierpnia, zobowiązuje budżet Skarb Państwa oraz samorządy do finansowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Z krajowego systemu zabezpieczenie ma pan. Z nadleśnictwa ma pan. Proszę przedstawić resztę pism, my dokładamy resztę. Z nadleśnictwa mamy 1000 zł, co pani wie. Dlatego pani mówię, aby można wystąpić do Narodowego Funduszu lub do Wojewódzkiego, potrzebne są pieniądze uchwałą o zabezpieczeniu pieniędzy w budżecie gminy. No ale dobrze, my chcemy dać swoją część, 170 tysięcy. Proszę resztę mieć zabezpieczenie. Ale czy pani rozumie, że w tej chwili potrzebujemy zabezpieczenie na 327 tysięcy? Jeśli będzie pieniądze dalej, będzie tego coraz mniej. A jak nie będzie? No to nawet przy 300 tysiącach zakup samochodu. Idźcie, zobaczcie, ile ten samochód ma lat. Ostatnio odmówiły hamulce podwyższenie. Chcecie, żeby doszło do tego, co doszło 5 maja pod Dębicami? My tu do niczego nie chcemy, żeby doszło. Tylko nie wiem. Państwo radni muszą mieć świadomość. No Państwo radni mają świadomość. Ja im też przedstawiam swoją stronę. Że jeżeli Państwo nie pozyskacie środków, no to nasz udział będzie cały czas 27. Cały nie będzie. No. Ale no skąd tam może wiedzieć, że... No to no, mogę wiedzieć, że jeśli się pośpieszycie z tą uchwałą... Wyjeżdżają części. Z tą uchwałą się pośpieszycie, to znajdziemy te pieniądze. Ale jeśli wy macie czas i ktoś tu mówi, że 30 maja to też jest początek maja, no to też śmieszne. Proszę Państwa, my zabezpieczamy, nasza jednostka obecnie zabezpiecza całą gminę. Tak już sobie nie ma kierowcy, w Górach Mokrych nie ma kierowcy. Ale no. Panie prezesie, proszę zrozumieć, że to zabezpieczenie bezpiecznie... uchwale. Tu chodzi o czystą gotówkę, że w budżecie czystą gotówkę być pieniądze przeznaczone na wydatek majątkowy, na umowę dotacyjną. To nie jest tylko uchwała. To musi być. Przecież to już nie jest mój problem. Ja załatwiam około 500 tysięcy. Czy to jest mało? Żaden pracownik gminy nie ruszył palcem do tego. Wniosku żadnego nie napisał, nic. Ale jest to wniosek Stowarzyszenia OSP Przedmów. No tak, no to pomóżcie nam. Przed chwilą pan burmistrz mówił o niszczeniu inicjatyw społecznych. No dobrze. No, to jest nasze niszczenie inicjatywy społecznej. No taka jest prawda. Pan nie mówił, tak? Że pismo, które tutaj przedstawiła grupa radnych, to doprowadzi może do niszczenia tych inicjatyw, tego wszystkiego. Tutaj nie jest to samo. Czy my cały czas nie pomagamy, tylko proszę zrozumieć procedury i proszę zrozumieć... Dlatego procedury, no procedury mówię. 11 kwietnia złożyłem pismo, przez miesiąc czasu nie można było nawet kredytu załatwić na to. Ale przecież czy myśmy z Państwem nie rozmawiali? No rozmawialiśmy, ale to jest wszystko przeciąganie. Nie przeciąganie. No jak nie przeciąganie? Na starania Wasze, na decyzje, bo Państwo mówicie, że tu już macie pisma popisane, że będą środki, że tu już macie. I na to czekaliśmy, nie? Czekamy na pieniądze ze starostwa. Pani starosta czeka na odpowiedź bełchatową. No. Pan burmistrz rozmawiał z panią starostą. Sytuacja nie jest jasna pozyskania tych środków. Nie ma starosty, tylko ma pan pretensję. Wszyscy ale proszę, panie przewodniczący, tak jak przed chwilą panu powiedziałem, obowiązkiem gminy jest finansowanie. Nie krzyczę. Niech pan mnie nie łapie za słówka, tylko niech pan sobie przypomni to, co pan mówi.
Ja powiem pozałatwiane pieniądze, tak powiem pozałatwiane, bo to nieładnie się tak brzmi to słowo pozałatwiane. Miały być pieniądze w przeróżnych instytucji. Z chwilą, że my podejmowali tą uchwałę, to mówił pan będzie to rzędu 150, 160, 170. Na dzień dzisiejszy no to jest 170 tysięcy i na leśnictwo co dało 1000 zł. Ci, co mówią, że jak będzie, to oni dadzą. Najpierw niech wykażą, że dadzą. Przecież jak nie zakupimy tego samochodu, pieniądze to ale panie przewodniczący, niech pan sobie przeczyta warunki przyznania dofinansowania z wojewódzkiego lub z narodowego funduszu. Musi być wkład gminy i inne zabezpieczenia, wtedy on występuje. Akurat burmistrz dzwonił, właśnie się dogadywał w tej sprawie, jak to trzeba rozegrać ten temat, żeby było po prostu pod każdym względem dobrze to zrobione. No i było 3 lata temu, było to samo robione. Byłem z rana przywożony do urzędu, żeby pisma podpisywać, bo też mieliśmy dużo czasu. No. I też by przepadło 16 tysięcy. Nie ma się machać rękoma. Ale panie przewodniczący, pan nie jeździ tym samochodem do pożaru. Ale nikt nie postawił kropki na dni. Ale to przed chwilą pan powiedział, 31 maja to też ma. A 31 maja to już możemy to zakończyć. Ja się to też jest. No. Ale jeżeli można. A czy pan chce. Ja tylko chciałbym jedno powiedzieć, bo tu już abstrahując od tego, bo rozmawiałem z komendantem w Radomsku. Pewne rzeczy przewidziane przez chwilę było te 16 tysięcy. 16 tysięcy nie jest 320 tysięcy. To jest pierwsze. Drugie. Był samochód kiedyś załatwiany i to już było zarezerwowane w budżecie, przy uchwale budżetowej. To nie jest tak, że pstryk i już jest. To, że nagle się zwolniły środki, bo tam nikt nie chciał z innej może ten wziąć. To my musimy nagle to wszystko zmieniać i to jest kwestia tego typu. Ja byłem już w styczniu na Warmii, tak? Było tam wspomniane o tym, wspomniane, nic poza tym. Nie. Później nagle była prezentacja, że stąd będą zabezpieczone środki, my żeby jeszcze jakiś tam, no też mieć udział w tym, oczywiście, ale to wszystko było nagadane. No nie można w ciągu 5 dni, mając budżet deficytowy, zrobić od razu 350 tysięcy złotych. To pewne rzeczy wymagają jakichś pewnych procedur. I zresztą rozmawiałem z komendantem powiatowym, też to rozumie, że to nie jest tak, że na zawołanie i na wstrzyknięcie 330 tysięcy się nagle pojawia w budżecie, który jest budżetem deficytowym. My nie mamy nadwyżki typu kleszczów, że możemy przerzucać sobie pieniądze, bo ich jest w nadmiarze. Nie chcę się już do tych rzeczy dalej odnosić, ale powinniśmy z pewnej procedury, jak już, to też uszanować, a nie wykrzykiwać, bo już teraz ma być, bo już to przepadnie. Wszystko jakby było normalnie powiedziane tak, jak się budżet ustala w tamtym roku, wszystko sprawy do budżetu wniesione, to te pieniądze by były zarezerwowane